Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, 3 tygodnie. 3 tygodnie to ilość dni, które miałem przerwę od tej gry. I tak jak w każdym odcinku mówię, nie wiem co będziemy dzisiaj robić. Zapewne będziemy podbijać świat. A tak szczerze powiedziawszy, to delikatnie sobie przejrzałem mniej więcej, co my tam robiliśmy w ostatnim odcinku i z tego co pamiętam, chciałem chyba tutaj zrobić farmę zombie. Tak mi się przynajmniej wydaje. 5 desek, 3 części prostej, 10 gwoździ. Dobra, to jest do zrobienia. 5 desek, czy my mamy 5 desek? Mamy 2 deski. Zaraz będzie 5. Zaraz będzie 5. Luz bluz. Dobra, to już jest. 10 gwoździ i 3 proste części. Jest to na easy. Może mamy te części? Mamy części, mamy złożone części. No to ni. No to ni. Kazaliście mi zostawić troszeczkę sobie... troszeczkę mięsa do tawerny. Będę o tym pamiętał. Chyba. Będę o tym pamiętał. Widzę, że tu kolejne baliki drewna nam przychodzą. A ja z tego kurde nie mam co robić. Chyba no musimy to troszeczkę poprzerabiać. Bo zaraz nie będzie miejsca. Dzisiaj jest ten męski dzień. I wydaje mi się, że mieliśmy chyba te ulotki w końcu też zanieść. Kurde no. Czy mamy w ogóle te ulotki? Potrzebujemy tak. 20 sztuk drewna i 10 ulotek. Czy my ulotki mamy? Kurde, nie jestem pewny. Ja w ogóle coś robiłem na ten temat. Coś chyba robiłem. Coś chyba robiłem. Czysty papier był robiony. Świecę pochówku też tu jest. To w ogóle były proste części i gwoździe. Ale chyba coś mi nie wyszło jednak na końcu. Nie wiem, czy jakiejś stacji nie potrzebowaliśmy chyba innej. Chyba... A nie, to było chyba. Ile tam było? 5 ulotek czy 10? Tam było 10 ulotek. Dobra. I pod zetką się do kochanego domku cofamy. Może jeszcze zdążymy. 20 sztuk drewna ma połowego. Latarnie. Gdzie my wiedźmy? Nie, to nie to było. Shit. Wzgórze wiedźmy. O to chodziło. Dzień dobry. Mam trochę opału. Cieszę się, że w tym prawym boju stoisz po naszej stronie. Oto ulotki. Wszyscy zobaczyli, jak nieuchronny jest triumf prawdziwej wiary. W każdym razie planowałem na dziś stosik. Wiedźma jest już zbyt słaba, a palenie martwi to nudziarstwo. Popatrzmy na to wspólnie. Płonie ognisko i szumią knieje. Tam mam już na koncie kilka takich. Tak, w dodatku ogarnia mnie głód. Chodźmy. No kurwa, jeszcze będziemy przekąski sprzedawać jak nic. Wydaje się, że twoje stosy nie cieszą się popularnością. 5 lat temu były tu tłumy. Całe rodziny przychodziły oglądać. Wygląda na to, że wszystkim się znudziło. Tylko mój święty gniew utrzymuje inkwizycję przy życiu. Nawet nasi błogosławieni strażnicy inkwizycji mają problemy. Od miesiąca nie zdołali znaleźć nowej wiedźmy. Może to przez ten brak wody. Ale moim zdaniem to po prostu brak motywacji. Skoro mowa o motywacji, znasz się na hodowli winogron? Zdaje się, że jestem prawdziwym człowiekiem renesansu. Dobrze, mam dla ciebie bardzo ważne zadanie. I tym razem nie możesz tak po prostu odmówić. Poza tym, bardzo ci się ono opłaci. Słucham, mój panie.
Dam ci prawo do wykorzystywania wschodniego zbocza wzgórza Wiedźm do hodowli winogron. Ale ziemia należy tu chyba do wioski, a nie Inkwizycji. Nie, ta winnica od pokoleń należy do mojej rodziny. Mieszkałem tu kiedyś z żoną i synem. Gdzie są teraz? Nie żyją. Zginęli w wielkim wybuchu. Wiedźmy. Nienawidzę ich. Bardzo mi przykro. Nie czas na sentymenty. Oduj winogrona, rób wino. Przynieś mnie. Dzięki temu strażnicy będą mieć motywację i zaczną pracować z większym zaangażowaniem. Uwierz mi, gdy się upiją, zaczną znajdować wiedźmy codziennie. A gdy już będziemy mieli ich dość, będziemy musieli wymyśleć, co zrobić, żeby ich palenie było ciekawsze. Mam kilka pomysłów, o które chciałbym cię zapytać. O co chodzi z tą drugą połową cmentarza? Tak, kilka lat temu to miejsce zbezcześcili kultyści, którzy urządzili sobie tam piknik. Zło do końca się stamtąd nie wyniosło. Dlatego też muszę mieć pewność, że jesteś po naszej stronie, kurwa mać. Nie przeczytałem. Myślę, że można mi zaufać. No nie wiem, ale ewidentnie cieszysz się większym zaufaniem niż większość moich strażników, więc proszę o to twoje pozwolenie. Jeśli zobaczysz coś podejrzanego, natychmiast mi o tym powiadom. No i dziękuję, możemy teraz uprawiać dalszą część. Dobra, czegoś się musimy tutaj pozbyć. Przyprawy. Przyprawy chyba były potrzebne. Dobra, czaszka jest niepotrzebna. Hej, przestań, że się przekradać. Czuj się ostrzeżony. Tylko sobie spaceruję. Nie ma tu na co patrzeć. W takim razie co tu robisz? To pułapka. Żaden ze mnie spec, ale nie wygląda to jak zasadzka. Inkwizytor miał zły sen o tym portalu i wyznawcach kultu. Więc czekamy tu teraz na wyznawców kultu. Jakiego kultu? Złego kultu. Z całą pewnością powiązanego z wiedźmami. Tom, pomóż mi. To wiedźmowe kultowe łajdaki. Chcą zabić naszego ukochanego króla. A jeśli wygrają? Obalą wielką inkwizycję. Tak, tak. A my stracimy pracę. A może ty należysz do kultu? Nie, nie. Jestem grabarzem i już sobie idę. Nie przyjrzę się pierestałowi, dopóki tu są. Jak nie? To widać. Męski dzień i Quake. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ukochany domek. Kontynuujemy sobie. Czas chyba zrobić farmę zombie. Farmę zombie sobie walniemy gdzieś tu na dole. Żeby nie przeszkadzała. Oczywiście standardowo będziemy tutaj hodować marchewki. Dobra. Co my tu mamy? Mamy marchew, od cholery marchwi. Ulepszy jakość gospodarstwa, 12 nawozów wysokiej jakości, ok. To jesteśmy w stanie zrobić chyba. Gdzie mogę to wstawić, czy nie mogę? Mogę! Mogę. Ja zrobiłem już questa z handlarzem. Jeszcze nie. Bo musimy zacząć buraki hodować. Dobra. Tu zwłoki widzę, że już w szlaki trafił. Nie wiem czemu, ale nie zostały one nawet wrzucone do środka. Wara ode mnie albo odgryzę ci tyłek. Trzymasz z inkwizycją, prawda? Nie, nie popieram inkwizycji. Staram się po prostu wrócić do domu. Dobrze wiedzieć. Chyba mnie nie ściemniasz. Też ich nie znoszę. Gdyby ktoś wykopał mnie za 1000 lat, wciąż istniałaby jakaś grupa, która zwalcza inną grupę w imię mętnie pojętego wspólnego dobra. Byliby też tacy jak ty, co chrzanią, że nie popierają, bla 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 bla. Masz pewnie rację. Nie wiem, czemu nie wrzucili mi tutaj tych zwłok. Weźmy 1%, to już chyba jest slipa.
Dlaczego ja łąkę grzechu tutaj nie wziąłem stąd? No wiem, to jest to ciało chyba, co my sobie wcześniej przerzuciliśmy. Tego ono tutaj było. No ten tak 2 na 10 w sumie. Ten to 2 na 10. No i tak chyba zaraz będzie. No nie, to jest od 80% chyba dopiero. No i to sobie może i go na cmentarz weźmiemy? No, może, może. Może nie jest to głupie. Cholera. No dobra, idziesz na spalenie. Idziesz na spalenie, 100%. Dużo tych rzeczy, masz tych organów w środku. Dwie zostały czachy. No i dawaj mózga. Jedna czerwona, spartolone wszystko. Co mogło być spartolone? Czyli palando. Akurat dwa mamy. A tylko to jest jeszcze nie wybudowane. Shit. Dobra, jeden. Podpal. I podpal. Wrócimy tu wkrótce. Tylko tak. Potrzebowałem z pewnością nawozu. Potrzebowałem nawozu i to wysokiej jakości. No dobra. Niech tak będzie. Tu jeszcze opo muszę zostawić. Tych rzeczorków za dużo już tu mamy. Idźmy w ten opoł. Zostawiliśmy jeszcze może jakieś płeczki. O, i gitara. Jeszcze mam w ekwipunku, mam rzeczy typu właśnie jakieś opowieści, etc, etc. Zwój cmentarny, to sobie weźmiemy, zostawimy. Dobra, resztę myślę, że możemy bez problemu wypieprzyć stąd. Jebnik jakich mało, no ale standardowo. Co ja chciałem? Jezu, jak mam pamięć, ja pierdzielę. Złotej rybki. Dwie minuty i po sprawie. Co ja chciałem? Kurwa, nie wiem, coś chciałem zrobić. Coś chciałem zrobić. Jezu, drama. Z moją pamięcią to jest po prostu koszmar. Wodę zostawmy. Kurde, nie wiem. Dobra, chodźmy do ukochanego domu, prześpijmy się. Już sobie przypomnę. A, nawóz, dobra, wiem. Pamiętam, spokojnie, już nie krzyczę. Naprawdę, drama ze mną. Pracownia alchemiczna. Do nawozu, moi drodzy. No, zrobiliśmy tu chyba. Tak. Wzmocniony nawóz i nawóz wysokiej jakości potrzebuje 10 torfu i stymulatora wzrostu. Stymulator wzrostu. Pytanie, gdzie on jest? Gdzie to było? Kurwa, znów nie będę wiedział, gdzie to jest. W ogóle chyba robiliśmy ten stymulator wzrostu, nie? Ja bodajże chyba nawet zostawiłem to, kurde, ten cały nawóz tutaj. Może nie muszę go robić nawet. Oddam sobie to, ten torfik tutaj ogarnijmy. No oczywiście, że ma nie wzmocniony nawóz, kurde. To my stymulatora wzrostu jednak nie robiliśmy. Dobra, ale torf potrzebujemy tak czy inaczej. Mam konopię. Dobra. To trzeba to zrobić. Pracownia alchemiczna.
Graveyard Keeper Alchemy. Ja wam to teraz pokażę. Dobra, zatrzymuję nagrywanie, za to wracam. Dobra, już chyba wiem. Potrzebujemy Life Solution. To nie jest to. To jest to. I potrzebujemy popiołu chyba. Chciałem popiół. Zaiste pewnie nie. Chyba go ostatnio wyjebałem na coś. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. To nie jest problem. Bo i tak się musimy tutaj przejść. Od razu sobie może zostawić ten certyfikat. Opa. A, tutaj mam odkładać popiołu. Dobra. Plus, plus, jureczki. Zostawmy sobie 10. Git gitarka. Tu zostawmy całą. I pracownia alchemiczna. I w czym to było? Alchemy Workbench. I tu. Popiół i to. No i jest. I faktycznie macie rację, da się to potem kolejkować bez problemu. Jednak te wszystkie przepisy są zapisane. Gdy już raz przynajmniej to zrobimy. Nie powiem, jest to wygodne dla mnie w tej chwili. Dobra, mamy to. Tu potrzebujemy jeszcze... Jeszcze. Potrzebujemy torfu. I ciało kolejne, świetnie. No to widzę, że dyszka wychodzi z tego, więc też fajnie. Trochę tego będziemy mieć. Do torfu widzę, że nam zaczyna brakować. Dobra. Tak, zaraz się okaże, że to jest tylko ulepszenie, więc to, że ja tyle tego zrobiłem, to też niepotrzebnie. Jak będzie? Kurwa, oczywiście, że tak będzie. Potrzebuję nawozu wysokiej jakości. A nawozu wysokiej jakości pewnie nie mogę zrobić, dopóki... Dopóki... Winiarnia. Właśnie, potrzebuję tego. Niedobrze. Na razie tego nie będę wykorzystywał. Czy ja mam tutaj świadectwo pochówku? Mam. Nie wiem, czy zdążę jeszcze to zrobić, ale być może zdążę. Już nie jestem pewny, czy zdążę. To wszystko. Wow, to tu taki ladż był. Latarnia morska. Kurwa, poszedł już. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem niestety. Już trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej. Dobra, widzę, że czas na ogarnięcie terenu. I niech tak będzie, zróbmy to. Odduchuj teren. W końcu mogę teraz wykorzystywać zachodnią część cmentarza. Oh yeah. Trzeba tu ogarnąć ten pierdolnik. Bo to my jakieś katakumby zrobimy chyba. Ja widzę, że ma problemy. Ma problemy ze sobą. Dółka. Najlepiej to chyba z boku podchodzić do tych przeczorów. Tych kaszczy. No dobra, jednak nie. Jednak nie.
Co tu się dzieje z tymi lagami? Halo, gro! O, dobra, mogła zeszła. Ile tu drewno będziemy mieć? Co ja z tym zrobię? Co ja z tym drewnem tutaj zrobię? W ogóle mam za dużo chyba drewna nawet. Kurczę, no dobra, teraz ten cmentarz naprawdę zaczyna fajnie wyglądać. Mam w ogóle tu część odblokowaną, to tak jest przytulnie. Robi się przytulnie. A? Końcóweczka. Od razu przytulni. I milej dla oka, jak nie ma tych chaszczy. Się gładko zrobiło. I znów mgła, kurwa. No dawaj, dawaj. No i od razu fajnie. Czyściutko. Bez zbędnych ceregieli. Tego oczywiście się nie da rozwalić. Też mnie wkurza. O, księżulek. Księżuleczek. Dobra, trzeba będzie to powoli zacząć znosić. Może niekoniecznie wszystko od razu, ale... No ale powoli przydałoby się to jednak ogarnąć. W ogóle drewno mamy chyba aż na to, więc być może nie byłoby głupie, żeby przyrzucić zombiaki do kopalni. Właśnie, tu już mamy full. Muszę to znosić, to wszystko. Tak, definitywnie musimy zombiaki do kopalni przenosić. Więc ja to sobie ogarnę. To było wycinka terenu pod budowę. Nie, to jest za dużo. Dokończ sobie. I lecimy na kopalnię. W ogóle nawet jest jeden zombiek. Widzę, że tutaj problemem jest to, że my nie mamy zrzutu na węgiel. Nie wiem czemu. Czy coś tu muszę wybudować? Jakiś pień? Skład żelaza, skład kamienia. To jest skład żelaza, tego co rozumiem. Potrzebujemy opołów i dużo gwoździ, bo widzę, że i tu się to przyda. No i proste części też przy okazji. No zróbmy to, bo no, dałoby się jednak mieć co nieco. Opoły też są, dobra. W ogóle tu miałem ulotki już wykonane, kurwa. Jestem głupi. No trudno. Jak się 3 tygodnie nie grało, to tak jest. Dobra, no, potrzebujemy pnia, to na pewno. Dobra. Skład kamyczka. To może być nawet tu. Najpierw to zbudujmy. O! I węgiel poszedł. Tak. Poszło jak powinno. O to chodziło. Tylko tak, tutaj był jeszcze ten zombie, który sobie nosił te rzeczy. Trzeba go gdzieś znaleźć. Gdzie on chodzi? Myślę, że on chodzi najprostszą drogą w sumie. Dzięki.
Pozbierajmy to, póki możemy. Jednak potrzebujemy czasu potem na to. No, tu niestety nie było pszczółek. Czemu ty niosłeś z powrotem? A, bo miejsca nie miałeś, biedaku. To wiele tłumaczy. Dobra, pracować we dwójkę. Wydobywać rzeczorki. Zawsze coś się przyda. Jeszcze sobie odłóżmy może ten miodek. To też się przydaje. Dobra. Jeszcze to w sumie. Jeszcze to i można zacząć coś kombinować z tym. Dobra, myślę, że tobie też już coś tutaj ogarniemy. Bo ty nie możesz tak sobie stać jak te widły w gnoju. 24 nasionka. Próbujmy. To sobie tutaj działa w ten sposób. I ten nawóz również też. Chociaż wiecie co, możemy też manualnie sobie tutaj zasadzić. Bo jakieś tam rzeczy jeszcze mamy. Polećmy sobie tym, polećmy sobie tym. I na przykład zboże. Tylko, że nie da się dwójki od razu z tych nawozów od razu posadzić. Trochę słabe. Nawet nie trochę. Bardzo słabe. Zasadź. I ostatnie zboże. Teraz jak plony będziemy mieć naprawdę... Będzie elegancko. Jeszcze tu. No i tu może tą markę wsadzić powoli. Dobra. Tu mi coś pokazuje. A, z 1:4, okej. Wiele to wyjaśnia. Nasionka konopi już mi pozostawało, okej. W ogóle te groby, które były tutaj właśnie przy winogronach, to najprawdopodobniej właśnie są zakopane ciała rodziny naszego inkwizytora. Pewnie on cały czas myśli, że tu wiedźmy coś wykombinowały z tym wybuchem. Tylko on taki wściekły na nie jest. Arczy, warczy, nie? Dobra, niech sobie to rośnie. O fuck, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 kościół, 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 where is kościół, kurde, kościół. Teraz razem. No już jesteśmy, moi drodzy, i to nie, ja normalnie czytałem grę, cofnąłem się i tak dalej, idziemy robić oczywiście kościółka, msze i tym podobne, to nie tak, że cały tydzień przeskipowałem kurwa na medytacji, nie, to tam się tylko wydaje, to jest tylko iluzja tego wszystkiego, ja tu normalnie sobie grę cofnąłem, więc spoko loko, ja no przepierdoliłem cały tydzień, więc spoko. Nie mogłem się cofnąć, bo to było 15 minut wstecz. To byłoby praktycznie połowa naszego odcinka. Dawaj te wiary. Padowe kazanie. Ło! Kurde. Ale się rzucili z kasą. Ile tam zarobione? No, 2 silverki już. Nie jest źle. W temacie katedry to nie możemy nic zrobić. No, potrzebujemy 50 fejta i 200 czaszek. Mamy ledwo 50. To jest, no, sporo.
W ogóle zobaczmy, jak tam nasze zombiaki... Czy podnosiły nam trochę kamienia, no bo jednak miały cały tydzień na to. Zaluśki tydzień miały na znoszenie kamienia. Kurde, komplet. Totalny komplet. No to już w ogóle się też trochę... Przyjebał. Dobra, opróbmy to wszystko. On biedny nie może już teraz chodzić z tym. A zawsze się to przyda. W ogóle możemy... To jest... Możemy też zacząć trochę wytapiać tego żelaza. Bo my musimy jeszcze wykupić sobie... Wykupić sobie musimy... Po matko i córko, słowa mi zabrakło. Tawernę. Musimy wykupić tawernę. Potem się złom przepala. A tu niech się sztabki przepalają. Starczy mi? Starczyło. No to 38 sztab to na luzie. W sumie 68 sztab. To jest Meksyk. Tak patrzę sobie, co jeszcze mogę tutaj sobie zliterczować za niebieskie pypki i powiem wam, że no niezbyt rzeczy jakiekolwiek mam do przeanalizowania. Może być lipa. Mamy tutaj coś czerwone, zielone. Same zielone. Kurde. Zielone. Ja chcę niebieskie. Ja chcę niebieskie pypki. Tu nic, tu nic, tu nic. Zaczynam się zastanawiać, skąd wziąć niebieskie pypki. A, bo tam w ogóle zwłoki mam jeszcze do ogarnięcia, ale one nie mają zero trwałości. Ej, no nie mamy kurwa co już przeanalizować, no. Dobrze. Czerwone. Not good. Not good. Naprawdę nie wiem. Czy my teraz będziemy zmuszeni już kupować sobie niebieskie pypki od naszego kolegi? Na to by wychodziło. O Jezu. Jakie zwokersony. Dramat. Wiecie co, bo chciałem ogólnie sobie zrobić technikę. Technikę, która by mi pokazywała, tylko ona... Warić składniki, ale to jest alchemia. Gdzieś tu było jeszcze jedno. Nie wiem, czy ja to mam? Nie mam tego chyba jeszcze. Właśnie to chyba z podstępem dopiero będziemy mogli cokolwiek sobie ogarnąć. No cóż. Dobra, powycinajmy go przynajmniej. O, jaki ten był fajny. Kurde, ja go zmordowałem. Widzieliście, ile on miał? Udało ci się pewnie 30 kawałków mięsa. Ile on tam tego miał? Sporo. Teraz mi jedzonka zabraknie też. Niedobrze. Niedobrze. Też musimy się dowiedzieć, co musimy zrobić w ogóle z tymi jedzonkami grzechu. I przy okazji naszemu koledze na dole tam w końcu posprzątać, no bo on czeka już od pierwszego odcinka, czy od drugiego. Może się dzisiaj jeszcze tym zajmiemy? Zaraz zobaczymy. Nie pamiętam, czego on to potrzebował, bo teraz mamy drewna, kamienia i żelaza od cholery, więc raczej to nie byłoby żadnym problemem. To nie byłoby żadnym problemem. Mieliśmy tylko te czaszki. Dobra, czachar wie. Serducho zostawmy, to zostawmy. A czaszki są gdzie? Czaszki bym spierdoliły. Nie widzę czachy.
Ej, co ja z czaszek zrobiłem? Tu można było mózgi preparować. No i to dawało życie za inny roztwór, to się przyda. To serduszko niech sobie leci. I to też również tutaj sobie poogarniamy. Dobra, idziemy zobaczyć, czego my potrzebowaliśmy, bo naprawdę nie pamiętam. Seriously, nie pamiętam. Nie pamiętam, co było trzeba. Życiodajny. Który krew jest? Tą krew tak przerzucę i przerzucę chyba. Kwas został, świetnie. No już nie mam co z tym zrobić, niestety. Dobra, chodźmy, zobaczymy jeszcze, co tam potrzebujemy do tego. Ja wiem, że tu jeszcze jedne zwłoki leżą spokojnie. Dobra. I zajebało mi cały ekipunek. Skóra. Opoły i gwoździe. No ludzie, drewniane berki też. Damy radę to zrobić. Damy radę to zrobić, bez problemu nawet bym powiedział. Ja już muszę odcinek powoli kończyć też. Powoli muszę kończyć. Dobra, zostawmy na razie to tak jak jest. Chodźmy do ukochanego domu. Powrzucajmy tutaj ten złom cały, który nam pozostał. To do questu też się przyda. Chyba i tak nie mamy nawet co wsadzić. Mięso wsadźmy. I wodę. Krew mogłem zostawić, oczywiście tego nie zrobiłem. No jest. Dobra. Biorę dechy. Biorę to do końca. Weźmy jeszcze belki. 9 na razie wystarczy. Dobra. Dużo gwoździ. Na razie to wystarczy. I proste części. Też zaczynamy. 4 sztuki. W sensie tych ich mniejszych sztuk, nie? Dobra. Naprawmy mu to w cholerę. Zresztą skóry chyba chciał, prawda? Czy nie? Chyba ta. Zresztą krew zostawimy. Skórę zabierzemy. To zostawimy i to zostawimy. Kostnica. Poprawmy mu to. Dobra. Lecimy z tym najpierw. Chyba połów nie wziąłem chyba. Ząb. Zastanawiam się, do kogo należał. Może Mietek wie. Zapytaj go. Znaczy zapytam go. Naprawdę stary dywan. W miarę. No właśnie, nie zabrakło mi opołów. Dobra. No tylko wyjście. No to potrzebuję tylko i wyłącznie ostatniego opołu, czy trzech opołów. Ostatnich trzech opołów. La kostnica. No i dobra. Ostatnie do zrobienia było to. Nie mam jedzonka. No i dobra, wygląda to w miarę znośnie.
Napraw dziwne mechanizmy, napraw meble w pokoju. No naprawiłem chyba wszystko. No nie? Ej, naprawiłem przecież ci. A tu jeszcze coś jest, kurde. Nie mam jedzenia. Pierdolę. Jest ugotowane? Nie jest ugotowane, też nie jest ugotowane. Jest. Świet. Świet. Dobra. Idźmy się. W ogóle zaraz będzie jeszcze nasz kupiec. Mam tego questa oddać. Mam tego questa oddać w końcu. Dobra, naprawmy to do końca, będzie git. Zadanie wykonane, świetnie. Ten pokój gotowy. Euryku, naprawiłem wszystko, co można było naprawić. Zrobienie pięciogwiazdkowy apartament, ale to wystarczy. Oczywiście, nie wygląda to jak tawerna, ale na tymczasowy nocleg raczej wystarczy. Tak jak się umawialiśmy, oto drobna nagroda. Skończyłeś mój pokój, możesz się stąd zabrać. Pomożesz mi to wynieść? Mam nadzieję, że w kościele nikogo nie ma. Nie lubię religijnych ludzi. Nie, nikogo tu nie powinno dzisiaj być. Jesteśmy jednego Golda chyba. What? Rzeczywiście wygląda ślicznie. Dzięki za pomoc, Euryku. Zaginione okno witrażowe. Masz u mnie dług. Ładne. Nigdy wcześniej nie zauważyłem, że w witrażu są puste przestrzenie. Takie okrągłe. Chyba mogę coś tu włożyć. Naprawdę to nam nie dało żadnej jakości, kurwa. No nie róbcie sobie żartów. No tak to ładnie zaczęło wyglądać. Naprawdę nic? Jaka lipa. Kurwa, daje więcej wiary niż wszystkie te ławki i te ołtarze razem wzięte. Jaki Lipton? Lipa. Totalna lipa, ale dostaliśmy chyba jednego Golda, no właśnie. Od cholery. Co potrzebowaliśmy, żeby zrobić tawernę? Zaraz zobaczymy. Porozmawiaj z Mietkiem o budowaniu tawerny. Zróbmy to jeszcze. To ten ząb musimy ogarnąć. Pytaj o ząb. Mietku, wiesz może, czyj to jest ząb? Pokaż. Ila, to mój ząb. Oddaj mi go, albo cię ugryzę, złodzieju. Zaczekaj, przestań, znalazłem go tu obok. Dlatego chciałem sprawdzić, do kogo należy. Spójrz, jaki stary i zakurzony. O, tak. Już pamiętam. Kiedyś tak strasznie bolał mnie ząb, że nie wiedziałem, co zrobić. Musiałem się go pozbyć. Wszystkie potłuczone butelki w pokoju są twoje? Jakie butelki? Te wszystkie... No, nieważne. Mietek, ty meneru. Porozmawiaj z Mietkiem o wybudowaniu tawerny i nic. Dupa. Dupa, dupa, dupa. Patrzę jeszcze, co tutaj... możemy zrobić jeszcze. 4 srebrne filety z ryb. Zapytaj o wampira. Zatrudnij Kosmę do budowy tawerny. Zamień Kosmie 50 silverów. To też możemy zrobić. Już mamy tyle kasy. Będzie tawerna. Moi drodzy, będzie w następnym odcinku tawerna. Kosmo. Pieniądze. Tego Golda dostaliśmy za to wszystko. Pięknie. Oto twoje pieniądze. Ekstra, Kosma i wraz zabierają się do pracy. Utnij sobie drzemkę, twój przybytek będzie gotowy o świcie. No i elegancko. Jeszcze mi zostało 61 silverów, świetnie. Elegancko. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro... Shiro, no. I to by było na tyle.
jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej, hej!